wyjeżdżali, nie opuszczali. Jak pan to widzi, właśnie. Zmieniły. Jak oni odbierają właśnie władzę w Warszawie? Jak to wygląda? Jakie oni mają tutaj nastawienie do polityki polskiej? Znaczy, ja też nie mogę mówić tak. Co oni myślą o władzy w Warszawie? Nie wiem, co oni myślą o władzy w Warszawie. Mogę się tylko domyślać. Ponieważ no, te władze, powiedzmy, przyznają obywatelstwo polskie ludziom, którzy tego obywatelstwa się zrzekli. Zrzekli się tego obywatelstwa z tego czasu. Tym się przywraca to obywatelstwo. Na tamci ludzie co? A tamci ludzie co? Całe sprawy z kartą Polaka i tak dalej, i tak dalej. Ja znam masę Polaków, którzy tam mieszkają na Ukrainie i którzy czują się lojalnymi obywatelami państwa ukraińskiego. I oni nie chcą, żeby ktokolwiek ich postrzegał jako wtyki, piątą kolumnę, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ci Polacy na Ukrainie, oni starają się normalnie żyć, chcą być lojalnymi obywatelami państwa ukraińskiego, a nie żadnymi agentami polskimi. Nie. Oni tam mieszkają od setek lat, prawda? I są tam zakorzenieni. Mieszkają tam bardzo często, o wiele, wiele dłużej niż ci, którzy się czują gospodarzami tego kraju, prawda? O wiele dłużej. Bo gdyby tak już prześledzić dokładnie, jak długo ci Polacy mieszkają tam w tych miejscach, a jak długo mieszkają ich sąsiedzi mówiący po ukraińsku, a to by się mogły ciekawe rzeczy wtedy być. By się okazało, że tamci mieszkają tam 50 lat, a tamci 450. Natomiast nie mają ci ludzie takiej świadomości, że ktoś gdzieś ich tam opuścił, zostawił i tak dalej. Nie, nie, nie. Oni mogą mieć pretensje tylko do jednej rzeczy. Do jednej rzeczy, że imprezy na przykład kulturalne, szkoły i tak dalej, ukraińskie, mają takie i takie dotacje ze strony rządu polskiego, a oni tego nie mają ze strony Ukrainy, a mało tego, Polska też im obcina jakieś tam dotacje, jakieś tam subsydia na działalność oświatową, kulturalną i tak dalej, i tak dalej. O to mają pretensje, że takie naprawdę pisma wychodzą w Polsce opłacane z kieszeni polskiego podatnika. Szkoły, jakieś tam inne instytucje kulturalne z kieszeni polskiego podatnika, tam mało tego, że nie dostają, to jeszcze polski rząd ich obcina. Tutaj to jest zupełnie inna sprawa. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast to robią co mogą. W takich warunkach, w jakich się znajdują, robią co mogą, starają się, jak już powiedziałem, być lojalnymi obywatelami, jak najdalej się trzymać od polityki. Tak. Ci ludzie wiedzą doskonale, że muszą się jak najdalej trzymać od polityki, bo wtedy zawsze tak większe może mi zrobić takie czy owakie pretensje, że to nie. Ja mówię, że znam wielu Polaków w różnych miejscach na Ukrainie i na miarę swoich możliwości, wydolności i tak dalej, starają się uczestniczyć w życiu ogólnym, narodowym, ukraińskim. A co może uzdrowić pana zdaniem sytuację na Ukrainie obecnie? Oj, co może uzdrowić? No, to przede wszystkim muszą ci ludzie uświadomić sobie, że nie ma dobrych wujków. Nie ma dobrych wujków, czy to będą Stany Zjednoczone, czy to będzie Unia Europejska. Nikt nie robi dla nich niczego za darmo. Każdy ma w tym jakiś interes, żeby oni umieli rozerwać jasny interes, na czym ten interes polega. Czy ktoś ich nie chce zrobić w konia? Czy ktoś ich nie chce wyzyskać, jak to się przypada? Ale Unia Europejska to nie jest karta, bo wystarczy spojrzeć na to, co się stało z Polską po wejściu do Unii. Gdy zlikwidowano właściwie do końca przemysł stoczniowy. Nie się uzdrowił, jaki przemysł, prawda? Wszystko padło. Co mamy w Łodzi dzisiaj? Parabank, prawda, różne, to ma Felicja, pożyczki, kredyty, handel. Mnie się wydaje, że w tej sytuacji, w jakiej Ukraina się znajduje, w sposób naturalny Ukraina ma interesy w Rosji. To jest zupełnie naturalne. Więc
jakiś tam ta, albo Zachód, albo Rosja, to jest idiotyzm. To jest idiotyzm, dlatego że niezależnie od tego, czy chodzi o kraj granicowy bezpośrednio z Rosją, czy jakieś regiony bardziej oddalone, no interesy są interesem. Politycy nie ma sentymentu, są tylko interesy, jak to kiedyś powiedział. Więc tutaj oczywiście łatwo szkuć. Łatwo szkuć. Nie pracujcie z nimi, bo to Moskwa, prawda, bo to partii. Nie. Interesy można robić z każdym. Mamy tutaj masę przykładów, chociażby tutaj interesy można robić z każdym, byle tylko pilnować, by na tym nie stracić. Interesy się robi po to, żeby na tym zarobić. I Ukraina powinna dokładnie w tym samym kierunku iść. Myśleć o swoim interesie, co tu zrobić, żeby zarobić. Nie dać rozwalić sobie rolnictwa, tego przemysłu, który mają, jaki mają, nie pilnować, nie pozwolić, żeby to rozwalono, tak jak Polskę. I robić swoje. Nie sprzedawać ziemi. Oni bardzo dobrze się trzymają, że nie sprzedają ziemi. Bardzo dobrze. Bo o wiele bogaci by momentalnie się rzucili. Tylko Polacy sprzedają. Bardzo dobrze. Pilnować tego, co mają jeszcze, tych resztek, prawda, które mają, z których się utrzymują, robić interesy i nie oglądać się na resztę. Absolutnie nie oglądać się na resztę, tworzyć jak najlepsze warunki dla turystyki. Dla turystyki, bo na przykład zachodnia Ukraina, która nie ma praktycznie przemysłu, ona musi postawić na turystykę, czyli co? Czyli od strony władz. Musi być zapewnione bezpieczeństwo tego autobusu turystycznego. To nie może być tak, że gdzieś jedzie autobus turystyczny, a tu gdzieś jakaś barykada na drodze i jakieś ludzie coś tam wymuszają, prawda? Takie czy inne zachowania, czy nie teraz. Człowiek przyjeżdżający takiego turysta musi się widać, co jest niebezpieczne. Co płaci wszystkim? Hotelarze zarobią, prawda? Restauratorzy zarobią. Jakieś opłaty drogowe, jakieś te. Ukraina z tego czysty dochód, więc po prostu musi, władza musi zapewnić bezpieczeństwo ruchowi turystycznemu i tak samo biznes. Nie może być tak, że ktoś inwestuje na Ukrainę, Rosjan, to ma potem przyjeżdżenie, tych ludzi jest jakimś później wspominanie. Na całym świecie takie rzeczy się dzieją, ale tego trzeba pilnować. Państwo musi mieć absolutną kontrolę na posiadaniu rolników. Nie chodzi o to, żeby zakazać do posiadania broni palnej, bo ja jestem zwolennikiem wolnego dostępu do broni palnej. Tylko z tym, że tu było wiadomo, kto ma broń, jaką ma broń i ile tej broni. Żeby to było wiadomo, prawda? A nie tak, że gdzieś tam ktoś tam wychodzi za węgła i proponuje kupno deteski. A wielokrotnie miałem takie propozycje, bo może to była prowokacja. Bardzo prawdopodobnie. Natomiast takimi sytuacjami na Ukrainie się spotykałem, że miałem propozycję kupna broni palnej. Więc no, czegoś tego być nie może. Tak, czyli podsumowując, Ukraina musi zadbać o porządek, praworządność i o możliwość rozwoju gospodarczego na swoim terenie. Ależ oczywiście tak, dlatego najlepiej o tym wiedzą ci ludzie, którzy mieszkają w miejscowościach położonych na szlaku turystycznym albo gdzieś tam obok. Ci ludzie wiedzą. Ja pamiętam, jak jechałem lat temu 18 z Oleska na Podchorce i tam jest taki wielki pomnik konicy budzielnego. I tak było pole i jakiś dziadek pastrowy, czy tam się dzieje, to jest pole, dziadek mówi, moja, ja mówię, panie, postaw pan budkę za pojadnie i jakąś toaletę, bo to się ludzie zatrzymali na tym pomniku, to miało być tam interesem. Za dwa tygodnie już stało. Ludzie to czują. W Kamieńcu Podolskim, w tych miejscowościach, gdzie jest duży ruch turystyczny, powstały naprawdę dziesiątki barów, dziesiątki restauracji, ogródków piwnych. To widać. Ci ludzie na tym korzystają. Są miejscowości tworzone, prawda? Widać, że to wszystko funkcjonuje. Nie funkcjonuje. No bardzo. Jeszcze takich ciekawych to nie było. Najciekawsze jak to po chińsku. Po niemiecku czy tam po jakiemu. Krótko i do rzeczy i oni się nie boją mówić, bo
za takie coś, to wiesz, kulka w łeb. Jeszcze trochę to mogą być też takie przepisy, restrykcje, że wiesz, nie wolno będzie mówić o tym. Oficjalnie nie wolno, kara będzie. Przecież tak o będzie można gadać. Widzisz, o co jak Unia wchodzi teraz, gender wchodzi i wiesz. I kiełbasa. No to ci Polakowi te prorocy. When that begins to happen, know that the rest of the Arab nations that do not espouse religious extremism, Islamic religious extremism, understand that they will be deposed under a false guise, and a harsher regime will take each of their places, including Saudi Arabia. And it will begin, watch Egypt. He says, begin to watch the European community. He said, because I'm going to trouble the waters in Europe, and the euro is going to start to fall, and it will weaken, and it will crumble. And he said, and then shortly after that, your dollar will fall. Even this year, tensions in Israel and Iran are going to escalate. The day is going to come. When Israel would hit Iran. They already had that. There were mystery explosions that happened. The Lord told me about this. He said, Israel will one day send in rockets into Iran. He said, but before that day happens, there will be other explosions that are what we call mystery explosions. And those have happened. But one day it is going to happen, and when that takes place, those missiles hit Iran. No, prawie jak u Świadków Jehowy. Ja ciebie wyślę tutaj na Legię, jak będzie stadion, ten kongres. To zobaczysz, co tam na tym stadionie. To proroctwa, tak zwane, są z Ukrainy. Także jeżeli by jakiś, nawet anioł z nieba mówił jakieś proroctwa niezgodne, niech będzie przeklęty, słowo Boże mówi. Także wiesz, pozdrawiamy Państwa serdecznie i do Ameryki zapraszamy.